Dzień dobry, witam bardzo serdecznie we wtorek 20 października. Witam Was słowami hasła biblijnego. Najpierw ten tekst ze Starego Testamentu, z naszej książeczki z Biblią na co dzień, z Księgi Kaznodziei, 7 rozdział, wiersz 14. W czasie pomyślnym zażywaj szczęścia, a gdy nadejdzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia zarówno jedno, jak i drugie, i to w ten sposób, że człowiek nie wie, co wydarzy się potem. Z całą pewnością w tych dniach przeżywamy taki czas niepewności, czas próby. Te wszystkie statystyki, które do nas docierają, które mówią o wzroście ilości osób zakażonych, chorych, umierających, absolutnie nie napawają nas optymizmem. Do tego ta wiadomość o tym, że Stadion Narodowy, a więc miejsce, gdzie przychodziliśmy na wydarzenia sportowe, na wspaniałe koncerty, zostanie przemianowany na szpital polowy, gdzie też ludzie będą walczyć, tyle że nie o punkty, nie o medale, nie o miejsce w tabeli, ale będą walczyć o życie. To wszystko sprawia, że gdzieś czujemy się niepocieszeni, zastanawiamy się, co będzie, jak będzie wyglądało nasze życie. A więc czujemy to, że ten kryzys, który mamy, coraz bardziej nas dotyka. Tylko czym jest kryzys? My często traktujemy kryzys jako coś ostatecznego, jakiś armagedon, coś, po czym już się nie podniesiemy, a tymczasem kryzys to szansa. Kryzys daje nowe możliwości, kryzys stawia nas przed dokonywaniem jakichś ważnych wyborów, pójścia w jedną albo w drugą stronę. I może ten czas, który teraz przeżywamy, właśnie jest po to, żebyśmy zastanowili się, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy zmienili swój sposób myślenia, postrzegania drugiego człowieka, być może naprawili jakieś relacje. Bo Pan Bóg w tym słowie mówi, że On jest z nami. Oczywistym jest, że jesteśmy szczęśliwi, weseli, zadowoleni, gdy jest czas prosperity, gdy dobrze się dzieje w naszym życiu, gdy możemy realizować swoje plany i marzenia, ale również jest to zapewnienie, że gdy przychodzi ten trudniejszy czas, to Pan Bóg też chce nam błogosławić, chce nas przez ten kryzys przeprowadzić, żebyśmy dokonali dobrego wyboru, żebyśmy coś w swoim życiu zmienili. I o tym też zapewnieni jesteśmy w tym drugim słowie, które czytamy z listu do Rzymian w 8 rozdziale, w 28 wierszu. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Pan Bóg chce z nami współdziałać, nawet w tym czasie, który mamy, a może szczególnie w tym czasie, który mamy. Byśmy nie zmarnowali czasu, byśmy podjęli te najważniejsze decyzje dotyczące naszego życia, byśmy właśnie wybrali życie. Życie w miłości, w wierze, w nadziei każdego dnia. Tego Wam i sobie z całego serca życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.